Cześć wszystkim, mam na imię Julka i witam Was bardzo serdecznie na kanale Stajnia Iskra. W dzisiejszym odcinku poradnika jeździeckiego chciałabym się z Wami podzielić moją wiedzą na temat kolki. Dokładnie chciałabym się zająć m.in. objawami, przyczynami, profilaktyką, czy też na przykład jak postępować w przypadku choroby. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, a więc co to kolka i na czym w ogóle polega? Kolka, inaczej też zwana morzyskiem, jest to choroba polegająca na komplikacjach związanych z układem pokarmowym konia. Najczęściej jednak polega na udniedrożnieniu, czyli zapchaniu dróg pokarmowych. Kolka jest to choroba bardzo niebezpieczna, ale też niestety bardzo częsta. Bywają sytuacje, w których odbiera tak naprawdę naszemu rumakowi życie, więc musimy zwracać szczególną uwagę na jej objawy, a jeżeli już się nadarzy, szybko reagować. Najpierw Wam opowiem o uwarunkowaniach fizjologicznych, czyli tak naprawdę od początku. Jak doszło do tego, że borykamy się dzisiaj z taką chorobą, jaką jest kolka? Jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, najczęstszą przyczyną kolki jest nieprawidłowe żywienie bądź też użytkowanie koni. Lecz aby zobrazować sobie istotę tych błędów, musimy cofnąć się w czasie do momentu, kiedy tak naprawdę konie nie były jeszcze udomowione przez człowieka. Wówczas konie żyły w krainach stepowych, w ciągle przemieszczających się stadach, a ich głównym pożywieniem była wtedy trawa, często sucha bądź stwardniała. Wtedy koński tryb życia wyglądał mniej więcej tak, że konie przemieszczały się, jadły, przemieszczały się, jadły. Na drodze ewolucji koński organizm przystosował się do tych warunków, na przykład małym żołądkiem, uzębieniem pozwalającym rozdrabnianie stwardniałej roślinności długimi jelitami cienkimi, czy też jelitami grubymi z mnóstwem rozszerzeń i przewężeń, które pozwalały koniom trawienie pokarmu z dużą ilością błonnika. Kiedy ludzie zaczęli udomawiać konie, ich tryb życia przewrócił się zupełnie do góry nogami, ponieważ został im odebrany stały dostęp do pasz objętościowych oraz możliwość ciągłego ruchu. Natomiast były zmuszane do dużego wysiłku fizycznego, a zaraz potem narażone na długą bezczynność i stanie w boksie oraz były karmione w bardzo długich odstępach czasowych, co było po prostu niezgodne z ich naturą. Także możemy zauważyć, że warunki narzucone przez człowieka są mocno sprzeczne z uwarunkowaniami fizjologicznymi konia. No i tak powstała kolka. To jest reakcja organizmu na po prostu tryb życia niezgodny z naturą. Kiedy już to wiemy, możemy przejść do kolejnego punktu, jakim są rodzaje kolki. Ponieważ kolka jest to choroba o bardzo rozległym podłożu i w zależności od tego, jaki błąd popełniliśmy w diecie naszego konia, takie też będą komplikacje. Możemy jednak wyróżnić trzy najczęściej spotykane odmiany morzyska. Pierwszą z nich jest rozszerzenie żołądka. Pojawia się ono w momencie, w którym koń zje tak zwaną łatwo fermentującą paszę. Mogą to być na przykład buraki, chleb, zgrzana zielonka, trawa, duża ilość suchych wysłodków buraczanych, żyta, pszenicy, czy też tutaj mogę zaskoczyć, jabłek. Są to produkty, które wywołują gazy. Te gazy rozpychają żołądek i taki zapchany żołądek mocno uciska przeponę, co sprawia ogromny ból koniowi i przy tym utrudnia oddychanie. Taki fermentujący pokarm, dostając się do jelit, powoduje uniedrożnienie, czyli zapchanie. Kolejnym rodzajem kolki jest kolka spastyczna. Najczęściej pojawia się ona u koni nerwowych bądź przeżywających większy stres, ale uwaga, może również wystąpić, kiedy podamy koniowi zbyt dużą ilość zimnej wody po wysiłku, bądź kiedy zaniedbamy odrobaczanie. Polega ona na tym, że na drodze nerwowej powstaje skurcz jelit, który powoduje objawy bólowe. W wyniku silnego skurczu może dojść nawet do przemieszczania się jelit. Ostatnią, bardzo często spotykaną odmianą kolki jest zatkanie okrężnicy. W tym wypadku pokarm zatrzymuje się w okrężnicy, czyli w miejscu, gdzie światło jelit ulega zdecydowanemu zmniejszeniu oraz znajduje się tam bardzo dużo przewężeń i zagięć. Zatkanie okrężnicy może być spowodowane zjedzeniem zbyt dużej ilości słomy lub plewów, bądź zjedzeniem złej jakości paszy przez konia, ale pojawia się też w sytuacji, kiedy nastąpi nagła zmiana żywienia, która zaburza pracę jelit, bądź kiedy nasz koń pije zbyt mało wody, bo pokarm bez namoczenia tworzy twarde, suche masy, które są bardzo ciężko strawne.
Oczywiście jest to tylko garstka z tego, co wiadomo nam dzisiaj o schorzeniach kolkowych. Są przypadki proste i złożone, o różnych przyczynach i objawach. Ja opowiedziałam Wam dzisiaj całkiem szczegółowo o 3, ale możemy wyróżnić od kilkunastu do nawet 400 odmian schorzeń kolkowych. Oczywiście to utrudnia zdecydowanie diagnozę i klasyfikację danego przypadku, ale w dużym uproszczeniu mogę Wam o tym opowiedzieć, przedstawić to w 5 grupach. Pierwsza grupa są to zaburzenia czynnościowo-trawienne, czyli na przykład opisane wcześniej rozszerzenie żołądka. Do drugiej grupy zaliczają się stany zapalne i zanikowo-rozrostowe, czyli na przykład guzy, nowotwory i zrosty. Trzecia grupa to zatkania i zalegania kołowe, czyli opisane wcześniej zatkanie okrężnicy. Czwarta grupa są to przemieszczenia mechaniczne bez zastoju krwi i niedrożności strangulacyjne. Dla wiadomości, niedrożności strangulacyjne, czyli różnego rodzaju skręty, a przykładem dla tej grupy może być na przykład przemieszczenie jelit cienkich i okrężnicy małej. Piąta grupa są to kolki nietypowe o złożonej etiologii, etiologia, czyli przyczyny, a przykładem może być enteralgia, czyli tak zwane bóle jelitowe. Także to na tyle na temat rodzajów kolki i z tego rozległego jakże tematu przechodzimy do kolejnego bardzo, bardzo złożonego punktu, jakim są przyczyny. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że koński układ pokarmowy jest zupełnie inny niż nas, czyli teoretycznie to, co nam nie zaszkodzi, może zaszkodzić naszemu rumakowi, więc nie możemy patrzeć na to obojętnie i musimy zwracać szczególną uwagę na dietę naszego konia. Z podanych wcześniej rodzajów kolki możemy zsumować kilka przyczyn. I pierwszą, o której chciałabym opowiedzieć, jest to, o czym przed chwilą wspomniałam, czyli złe nawyki żywieniowe. Przykładowo może to być zjadanie fermentujących pokarmów, nadgnitych czy też ciężkostrawnych, zbyt duże odstępy w porach karmienia, czy też nagła zmiana nawyków żywieniowych, podawanie zbyt zimnej wody od razu po posiłku, zbyt mała ilość wody, czy też to, o czym nie wspomniałam, czyli zbyt szybkie wypuszczenie koni na łąkę po okresie zimowym, albo nieregularne pory karmienia, przy czym chciałabym się zatrzymać. Ponieważ wiele właścicieli koni nie zwraca na to uwagi, a jest to bardzo ważny aspekt w diecie naszego konia. Ponieważ kiedy nasz koń wie, o której dostanie na przykład powiedzmy śniadanie, jest o to spokojny, bo wie, że o pewnej godzinie, o pewnej porze przyjdzie człowiek i go nakarmi. Lecz kiedy sytuacja jest odwrotna, nasz rumak jest narażony zwyczajnie na stres. A dlaczego tak jest? Ponieważ konie lubią rutynę. Konie lubią wiedzieć, kiedy wydarzy się dana rzecz. Oczywiście nie chodzi tutaj o monotonię, chodzi o rutynę. Czyli pewne rzeczy muszą być stałe dla konia. Jeżeli raz dostanie śniadanie o 8, raz o 9, raz o 6:30, to nie jest dla niego zdrowe. Jest to dla niego bardzo stresujące i myślę, że każdy z Was miał okazję być przy karmieniu i zauważyć, że tuż przed karmieniem konie zaczynają być nerwowe, zaczynają tak niespokojnie się kręcić i tak dalej, bo po prostu chcą już dostać to jedzenie, wiedzą, że zaraz je dostaną i się ekscytują, a kiedy tak naprawdę nie wiedzą, kiedy to się stanie, zaczynają się stresować, ta ekscytacja zaczyna się przeradzać w stres. Kolejną przyczyną kolki jest zaniedbanie uzębienia, przez co pokarm nie jest odpowiednio rozdrabniany i przy tym naśliniany. Kolejnym błędem jest brak odrobaczania, który skutkuje pasożytami w jelitach, utrudniającymi przemieszczanie się treści przez jelita i uszkadzającymi ścianę jelita. Kolejnym powodem kolki mogą być ciała obce w jelitach, no czyli na przykład zapiaszczenie lub kamienie jelitowe. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest brak możliwości ruchu, który sprzyja procesom trawiennym poprzez na przykład stymulowanie motoryki jelit. Pamiętajmy, musimy zapewniać naszym rumakom ruch również poza siodłem. Kolejnym błędem może być zabieranie konia do pracy bezpośrednio po posiłku. Kolka może być również wywołana, tak jak już mówiłam, przez stres. A ostatnią przykładową przyczyną mogą być genetycznie uwarunkowane skłonności do kolkowania. Są to oczywiście tylko przykładowe przyczyny, jest ich znacznie więcej, dlatego pamiętajcie, żeby być ostrożnym w tym, co robimy tak naprawdę, bo każdy koń musi mieć indywidualnie dostosowaną do siebie dietę, indywidualne traktowanie, bo po prostu różne konie różnie reagują na dane bodźce. Przejdziemy teraz do objawów kolki, czyli po czym rozpoznać, że nasz koń jest chory.
Pierwszymi objawami są niespokojne zachowania konia, czyli na przykład podrzucanie nóg do brzucha, czy rozglądanie się na boki bądź tarzanie. W przypadku morzyska może być również podwyższone tętno do nawet 90 uderzeń na minutę. I tutaj pragnę przypomnieć, że tętno zdrowego konia wynosi od 33 do 45 uderzeń na minutę. Kolejnymi przykładowymi objawami mogą być wzdęcia, obfity pot, pokładanie się, przyspieszony oddech, niechęć do jedzenia, bóle przerywane, czy też przybieranie dziwnych pozycji, takich jak siedzący pies. I tak przechodzimy do najważniejszego punktu, czyli co robić w przypadku choroby. Więc kiedy mamy pewność, bądź nawet podejrzenia, że naszego konia dopadła kolka, musimy jak najszybciej chwycić telefon i wystukać numer do weterynarza. Kiedy już weterynarz jest w drodze, absolutnie nie możemy koniowi pozwolić się położyć, nie możemy również podać mu żadnego pokarmu, a najlepiej jest z nim pospacerować w ręce, w takim tempie, jakie on preferuje. Ale kiedy nie ma na to siły, nie zmuszamy go do tego, po prostu cierpliwie czekamy. Po przyjeździe weterynarza najczęściej są podawane leki przeciwfermentacyjne, przeciwbólowe i rozkurczowe. Może być też wykonane sondowanie żołądka i niekiedy punkcja jelit i sporadycznie też żołądka. Kolejnym naszym zadaniem jest unormowanie bądź chociaż poprawienie stanu zwierzęcia. Poprzez ograniczenie niewydolności krążenia, zaburzeń wonno-elektrolitowych i równowagi kwasozasadowej oraz poprzez przeciwdziałanie rozwojowi zapaleń. Następnie weterynarz podda naszego konia kwalifikacji polegającej na stwierdzeniu, czy leczenie przebiegnie zachowawczo, czy też będzie potrzebna interwencja chirurgiczna. W tym momencie, w zależności od diagnozy, zostaną podane kolejne leki bądź bezpośrednie skierowanie do kliniki na zabieg. Jeśli koń zostaje w stajni i leczenie ma przebiegać zachowawczo, przez kolejne dni musimy kontrolować stan zdrowia konia oraz najlepiej wybierać się z nim na krótkie spacerki w miarę jego sił. Jeśli natomiast sytuacja się pogorszy, ponownie wzywamy weterynarza i ustalamy z nim kolejne kroki działania. Tutaj pragnę też wspomnieć, że najważniejsza w tym miejscu jest współpraca z weterynarzem. Nigdy nie działajcie na własną rękę, bo tak naprawdę w przypadku morzyska liczy się każda godzina i jeżeli wasze działanie będzie błędne, wasz koń może przepłacić nawet za to życiem. Więc to, o czym mówiłam, pierwsze co robimy, dzwonimy do weterynarza i następnie dopiero działamy dalej. Takim sposobem przechodzimy do ostatniego punktu, jakim jest profilaktyka, czyli co robić, żeby kolka nas nie spotkała. Oczywiście musimy działać odwrotnie z przyczynami kolki, czyli odpowiednie żywienie. Dieta dobrana indywidualnie do naszego wierzchowca, regularne pory przyjmowania pokarmu, stały dostęp do pasz objętościowych oraz dobrej jakości pasz. Musimy pamiętać również o regularnym odrębaczaniu i dbaniu o uzębienie. Niektórzy właściciele koni zapominają o tych jakże ważnych aspektach i naprawdę skutki mogą być nieciekawe, dlatego nie należy o tym zapominać. Oraz oczywiście możliwość ruchu. I tu nie chodzi o ten ruch w siodle. Bardziej chodzi o istotę poprzebywania w swoim naturalnym środowisku, bo jednak musimy pamiętać o tym, że nie uszczęśliwimy konia nowym kantarem czy też ładnym czaprakiem. Największe szczęście, jakie właściciel może dać koniowi, jest to danie mu warunków, jakimi żył lata temu jako jeszcze wolne zwierzę. I myślę, że tak możemy zakończyć ten filmik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i może w jakiś sposób pomógł. Pamiętajcie, że koń nigdy Wam nie powie, że coś go boli, dlatego zwracajcie uwagę na jego zachowania, dbajcie o jego dietę oraz dobre samopoczucie. Tym akcentem się z Wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych iskrowych poradników. Cześć!